W poniedziałek lekcji nie będzie, co nie oznacza, że wszyscy nauczyciele w dzień swojego święta będą mieli wolne. Wolne 14 października będą za to mieli uczniowie, dlatego to dziś swoim nauczycielom składali życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były ciepłe słowa, kwiaty, upominki. Są to takie babeczki czekoladowe na osłodzenie tych trudów nauczania. I wzruszenie nauczycieli. Dostaje się podziękowania od uczniów, to zawsze, zawsze z ich strony miło brzmi. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Joachima Chreptowicza, jak co roku, grupa uczniów bierze odpowiedzialność za przygotowanie uroczystości. To jest prezent dla uczniów, to jest, w sumie to jest ich święto i trzeba to jakoś uczcić i pokazać, że pamiętamy o tym. Akademię Szkolną tym razem opracowała i wystawiła klasa 2A. Przedstawiliśmy wizję Chreptowicza jako założyciela szkoły i inicjatora Komisji Edukacji Narodowej. Zostanie przedstawiona lekcja chemii dawniej w XX wieku, jaka się odbywała. Będzie on czarno-biały, ten film. Pracowaliśmy tak od połowy września do teraz. Część artystyczną, którą wzbogaciły także występy muzyczne, poprzedziło wręczenie wyróżniającym się nauczycielom nagród dyrektora. Sławomir Miszczuk, nowy dyrektor Chreptusa, uhonorował aż 23 pedagogów. Za wspaniałą pracę dla naszych pedagogów, którzy osiągnęli ogromne sukcesy na polu dydaktycznym, wychowawczym. Miniony rok dla nauczycieli drugiego liceum ogólnokształcącego był nie tylko rokiem pełnym sukcesów zawodowych. Szkoła w ubiegłym roku świętowała stulecie istnienia, więc był też rokiem wyjątkowo wytężonej pracy. Bardzo pracowity, bardzo trudny, ale bardzo owocny. Stulecie szkoły wypadło okazale. Dzięki stuleciu mamy bardzo odnowioną szkołę, bo przy tej okazji udało się parę rzeczy przeprowadzić, ale i było masę wydarzeń, które promowały szkołę na zewnątrz. To są różnego typu sympozja, to są spotkania, no i sam zjazd absolwentów, 9. zjazd absolwentów. Wśród osób nagrodzonych przez dyrektora była m.in. Wiesława Kaczmarska, tu podczas pracy na lekcji geografii. Święto świętem, no ale trzeba pracować. Pracy z całą pewnością niełatwej, choć jak podkreślają chyba wszyscy nauczyciele, niosącej wiele satysfakcji. Tym największym wynikiem pracy to jest właśnie to, ile procent jest na maturze, tak mi się wydaje. No oczywiście piątki, szóstki, zadowolenie uczniów, to, że widać, że oni rozumieją, co się do nich mówi, że biorą udział na lekcji, są aktywni. No to jest największa przyjemność dla nauczyciela. Zwłaszcza, gdy jeszcze jak dziś dochodzą do tego życzliwe i szczere słowa podziękowania.